I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na serwerach głównych pojawiła się już nowa Podróż Cudów, którą oczywiście zrobimy sobie na 100% na tym filmie. Czyli w tym przypadku będzie to Miraż Tnącego Serca. Kończy się za 12 dni właśnie. Nagrody na szybciutko, standardowo 10 emblematów czasu. Nowa postać przebudzona, więc to jest oczywiste. 4 skrzynki, złoto doświadczenie, esencja. Okruchy żywiołów, rdzenie żywiołów, prawie wszystkie rodzaje emblematów, oprócz tych zwykłych pierwotnych. No i 3000 monet POE. Generalnie Podróż ma dosyć ciekawy pomysł na siebie, bo jeszcze chyba czegoś takiego nie było. Zresztą zaraz zobaczycie. Poruszamy się tu oczywiście jako przebudzony Aeron, chociaż to nie jest oczywiste, bo niektóre postacie zaczynały jako zwykłe, a później w trakcie stawały się przebudzone. Tutaj od razu mamy przebudzonego Aerona. I musimy się poruszać po jednej kratce, bo mamy tak zamglone, że tak powiem, tutaj pole widzenia. A więc idziemy na dół, w lewo, zabieramy smoczek klejnoty. Idziemy do góry, bo mamy nagrodę. Tutaj jest taki myk, żeby nas nauczyć czegoś. Zaraz zobaczycie. Gdy podejdziecie do pnącz tutaj, to dostaniecie niestety przeciwnika do walki. I tego nie da się uniknąć, przynajmniej tego pierwszego, świetlisty manuskrypt. Tutaj możesz zobaczyć podpowiedzi do łamigłówki, widok. I tutaj jest pokazane, że jeśli podejdziesz właśnie do tych pnączy, to dostaniesz przeciwnika do walki. Dobra, także z tym jednym akurat musimy zawalczyć, reszty możemy uniknąć, bo oczywiście będziemy trzymali się z dala od pnączy. Dobra, tutaj mamy kolejną łamigłówkę. Znaczy podpowiedź do łamigłówki, czyli że po prostu możesz otworzyć bramę zebranym smoczym klejnotem. W sumie dwa razy to samo, jakby nie patrzeć. No ale mniejsza o to, podchodzimy do wejścia, otwórz. Idziemy dalej. Tak jak mówię, musimy się poruszać po jednej góra dwóch kratkach, z tego co pamiętam. Nie możemy klikać dalszych odległości. Może to i dobrze, bo nie wiadomo co komputer by tutaj nawyprawiał. A naprawdę może się pojawić mnóstwo przeciwników, więc musimy się poruszać w taki sposób, żeby nie podejść na prawo i na przykład na ukos, na lewo, na dół. Czyli idziemy środkiem w ten sposób. Cyk, cyk. Zabieramy nagrodę na prawo. I po prostu nie zbliżajcie się do tych tutaj złowrogich miejsc, do tych chaszczy, że tak powiem. I lecimy na prawo, na ukos, na ukos. Nagroda, na ukos w dół, nagroda, no i tyle, byle z dala od pnączy. I lecimy sobie na lewo. I tutaj mamy nową mechanikę, można sobie zobaczyć. Nieuważne zbliżenie się do działa laserowego może być niebezpieczne. Wyłącz działo laserowe, wtedy możesz bezpiecznie przejść. Po prostu jeżeli podejdziecie w ten sposób, to działo was zestrzeli i tyle. Więc trzeba podejść, klikacie zamknij. I działo jest nieaktywne. I kilka takich działek jeszcze będzie po drodze. Ale to za chwilę. Zabieramy nagrodę. Jak wiadomo, przejść tędy nie możemy, bo działo nas zestrzeli, więc musimy iść na prawo i w dół. Generalnie podróż dosyć łatwa. Wielu walk tak na dobrą sprawę nie ma. Idziemy sobie w ten sposób, tutaj, tutaj, no i co, zamykamy działko, do góry, lewo, działo laserowe, zamykamy, kolejne działko zamykamy, zbieramy nagrodę i teraz idziemy tutaj środkiem, nie idziemy prawą stroną, bo nas zestrzeli działko na lewo, jeszcze tutaj jest jedno ukryte, je też wyłączmy, na prawo, wyłączamy i tutaj pamiętajcie, żeby się trzymać z dala od tego standardowo. Smocze klejnoty. Smoczy klejnot przepełniony mocą potrafi oczyścić duszę. Podnieść. Polecam sobie czytać, bo to jest akurat dosyć fajna Podróż Cudów, jeżeli chodzi o fabułę. Wejście otwieramy i teraz będą trzy krótkie pytanka. W sumie chyba trzeba odpowiedzieć poprawnie. Ja tutaj od razu odpowiadałem poprawnie na innych kontach, więc nie wiem. W każdym razie tutaj wybieramy opcję nie będę żałował podjętych decyzji. Owszem, kiedyś miałem szansę odzyskać wzrok, ale nie mógłbym zradzić mego ludu.
wewnętrzny demon nas tutaj próbuje skusić, żebyśmy odpowiedzieli niepoprawnie. Nie wiem, ja stawiam, że jeżeli odpowiemy niepoprawnie, to być może pojawi się jakiś przeciwnik. Jeżeli ktoś odpowiedział niepoprawnie, to może napisać w komentarzach. Mi się po prostu nie chce tracić czasu i od razu odpowiadałem poprawnie. Naprawdę szkoda czasu na takie pierdoły. Jeszcze sobie przedłużać podróż niepotrzebnie. I mamy drugie pytanie. I tutaj odpowiadamy nie. Mroczny Las stanowi jedną całość dzięki wsparciu wszystkich jego mieszkańców. Znowu żal, mam cię pochwalić za dobroć i życzliwość. Twoja naiwność jest doprawdy żałosna. Wewnętrzny demon. I tutaj mamy jeszcze jednego przeciwnika. U góry jeszcze jedną zagadkę. One są dosyć proste, wystarczy na logikę, tak. Zresztą chyba jest nawet taki jeden myk, zaraz sprawdzę przy trzecim pytaniu. Bo wydaje mi się, że zawsze jest odpowiedź z trzema kropkami na końcu i ta odpowiedź jest chyba zawsze niepoprawna. Zaraz sprawdzę, czy tutaj też była. O, widzicie? Już dowiodłem, jakim jestem wojownikiem, trzy kropki. To zawsze nie wybierajcie po prostu odpowiedzi z trzema kropkami, tylko drugą odpowiedź. W tym przypadku nie szukam uznania, ani nie pozwalam sobą manipulować. Cyk. Głupi Eronie, dzierżysz tak wielką moc, a twierdzisz, że na niej nie polegasz. Śmiechu warte. Dobra. I lecimy do góry. Pojawi się dwójka przeciwników. Wystarczy pokonać jednego, ale jako, że to jest podróż cudów Erona, to pokonam obu. Nie wydaje mi się, żeby to zmieniło ostatnią walkę, która może być problematyczna dla niektórych osób, ale chcę specjalnie to sprawdzić. Na większości kont pokonywałem tylko jednego przeciwnika i chcę po prostu sprawdzić, czy zmieni się jakkolwiek ostatnia walka ze smoczą Gwyneth. Jednak chyba nie. Jeżeli podejdziecie tutaj, to pojawi się smocza Gwyneth. Znalazłem cię, Gwyneth. Pokonałeś wszelkiego rodzaju przeszkody, by tu dotrzeć i nie pokonał cię twój wewnętrzny demon. Wykazałeś się prawdziwą siłą, jednak to jeszcze nie koniec, no i trzeba zawalczyć z Gwyneth, więc to się nic nie zmienia. Dalej to może być problematyczna walka dla niektórych osób, właśnie osoby ze słabszymi kontami, ze słabszymi postaciami. Jeżeli ktoś nie ma mocnych postaci, po prostu jest nowy i sobie losował, co mu tam wleci, co popadnie, to może mieć problem, bo ja na słabszym koncie miałem o dziwo problem. Ale mam nadzieję, że wszyscy sobie bez problemu tutaj poradzicie. Tutaj mówię do słabszych graczy oczywiście. Dobra. I tutaj mamy odblokowane przejście do ostatnich nagród. Tutaj mamy jedną, czyli 5 emblematów czasu. I tutaj mamy drugą. Drugie 5 emblematów czasu. No i mamy 2 na 2. 11 na 11. Wszystko ukończone. Jeszcze jako bonus pójdę sobie zalosować, bo brakuje mi bodajże nadal jednej kopii przywozonej Lyki. Więc może po prostu będę miał szczęście tutaj, akurat 10. Trzymajcie kciuki. Może się uda. Jednak nie, jednak jeszcze się nie uda, więc jeszcze troszkę muszę poczekać. W każdym razie ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mimo że podróż cudów nie jest trudna, to bardzo dziękuję, jeżeli ktoś na ten film przyszedł i z niego skorzystał. Bo to są te filmy, życzę wam miłego, przyjemnego początku, w sumie nie początku tygodnia, bo jest koniec tygodnia, miłego weekendu wam życzę. No i bezproblemowego przejścia podróży cudów, udanych losowań, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.